No, na razie nic, bo dopiero włączone. Cześć, cześć. Znalazłem chwilę, żeby zwiększyć amperaż. Akurat przestał wiatrak działać, więc szybciutko chcę to Wam pokazać. Mamy w tym momencie właśnie już ponad 3 kW. Już kilowat też ponad idzie do sieci. Niestety, więc chcielibyśmy to zmienić. Jeżeli chodzi o kwestię amperażu, to mamy 29, tak jak widać. Wszystko pospinane. Już 3,70 naładowane moduły. I zmienimy. Przepraszam. Zmienimy właśnie sobie teraz troszeczkę. Zróbmy 60 amper, zobaczmy co się będzie działo. 59, 60 amper, ciach. I zaraz zobaczymy, co nam tutaj będzie się działo w kwestiach temperaturowych. Już odpalam naszą termowizję. Poszło nam już troszeczkę, no może nie całe 60, no nie, 60 amper mamy, ładnie. Tak więc zaraz posprawdzamy sobie, co tutaj się dzieje termowizją. No, na razie nic, bo dopiero włączone. 24, 25 stopni tutaj na tych przyłączach od bezpiecznika mamy, no tak pokazuje różnie, no widzę najbardziej pokazuje tutaj te złącze oczkowe. Widocznie trzeba będzie jeszcze chyba lepiej zarobić, tak patrzę. Zobaczymy, chociaż tego kabla nie ma tutaj za dużo, ale to nie jest najważniejsze, da się to zrobić. Tutaj druga szyna miedziana. No 25 stopni, 27 tutaj jakiś, a tutaj na tym złączu. Tak wygląda cała szyna. Jeszcze jest miejsce na jedną. No tutaj 26, 27, no to nie jest też tak strasznie. Jeżeli chodzi o same złącza tutaj w baterii, no to bardziej grzeją się BMS-y niż same złącza. Tutaj widziałem, że jedna sztuka troszeczkę większy amperaż, mniejszy amperaż, przepraszam, bierze. Zresztą zaraz to porównamy jeszcze. Już Wam pokazuję. Bo tutaj mamy całościowo 61. A jak weźmiemy sobie teraz tutaj zobaczyć, to tak, mamy pierwsza 18,5, drugie właśnie 22, a trzecie 21. Zawsze ten trzeci moduł, ten na końcu, coś tutaj jest nie tak, a może ze względu na to, że jest najbliżej połączenia. I dlatego ten amperaż jest taki, jaki jest. I tutaj tak samo, no zobaczcie, jest tak samo będzie. 29. 22,2. I 18,5 ampera. To więc będzie trzeba jeszcze tutaj coś poprawiać, coś pousprawniać. Razem 61, tak jak widać, 68. No idzie te 2,5 kW. Będziemy testować oczywiście, to 60 amper to nie jest dużo. Będziemy zaraz testować na 150 i na 200. Zobaczymy, jak to będzie hulało, ale będę to robił już w momencie, kiedy no będę miał styczniki, będzie można to szybko rozłączyć, jakiekolwiek błędy wychwyci właśnie EWES, to te styczniki się uruchomią i rozłączą.
więc tutaj na razie więcej nie testuję. Robię to tylko ze względu na to, że cały czas obserwuję baterię, tak dla bezpieczeństwa, żeby nie było. Tak więc tak to na razie wygląda. Moduły dają radę na Samsungu w tym przypadku i przede wszystkim z zarządzaniem BMS-em, który będzie tutaj niedługo już ładnie pospinany, plus zabezpieczenia, czyli stycznik. Przede wszystkim chodzi o to, żeby BMS, kiedy zobaczy, że jest nieodpowiednie, czy to napięcie, czy prąd, czy temperatura, żeby po prostu mógł rozłączyć tam sobie stycznikiem i zachować bezpieczeństwo. Wiadomo, bezpieczeństwo to podstawa, tak więc na koniec pamiętajcie o bezpieczeństwie. Jest to odkryte, ale tutaj u mnie nikt nie chodzi, żadne dzieci, nikogo, nikt nie ma tutaj dostępu, żeby nie dotknąć, żeby coś się nie stało. No 100 amper, prawda? 100-150 amper, no jest to już niebezpieczne bardzo. Może samo 48 V nie, ale jak to pracuje, to jest nieciekawie. O, wszystko zaczęło pracować. Co do temperatur, bo sprawdzałem także na dole tutaj te kable, które są do 30 stopni, nic nie ma, nic nie czują te kable tak naprawdę przy takim amperażu, więc można będzie tutaj potestować jeszcze mocniej te kable i to wszystko, ale jak już wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Przynajmniej tak, przy takim magazynie, który jest używany, nie ma większych poborów zwykle niż 5-6 kW, a ładowaliśmy 5, 6, 7 kW i także rozładowywaliśmy większą mocą, więc tutaj pod tym kątem jest sprawdzone, więc też gdzieś tutaj na pewno poleciała pojemność. Myślę, że także pojemność jest mniej ze względu na to, że no, rozładowaną mamy baterię do 3,42. Zobaczcie, jaki malutki rozjazd jest jeszcze. Tutaj jest jeszcze bardzo dużo energii. Będziemy rozmawiać z Samsungiem, żeby dla nas specjalnie obniżył tutaj ten woltaż, żebyśmy mogli jeszcze troszeczkę zjechać w dół do 30, powiedzmy 9 V, żeby można było sobie... Od razu Wam pokażę ściągę, żeby można było przykładowo 41, no zobaczcie 40, żeby można było zrobić powiedzmy 3,30 czy nawet 3,20 kilka voltów, 3,20 powiedzmy 5. I tak jeszcze zostanie na dole ta bateria, więc ona nie będzie nawet dostawała żadnych tutaj, nie będzie miała problemów w kwestii, aby falownik dał radę. Więc no, wygląda to bardzo, bardzo obiecująco i ciekawie. Szkoda tylko, że no, zamiast 25,8 kW mamy te 20-23, prawda? Z tych 6 modułów, no bo tutaj powinno być około 5 kW w każdym module. Oczywiście one mają standardowo nominalnie 5,3 kWh. Oczywiście używane baterie, nawet patrzę, aluminiowe, no to tutaj takie końcówki są aluminiowe, więc tutaj to są nowsze baterie po powiedzmy 15-16 roku. No i powiem szczerze, że jestem i tak mile zaskoczony. No jeszcze, żebyśmy ustawili tutaj te kwestie woltażu, żeby mógł sobie zjeżdżać do samego dołu z tą baterią. No ale tak jak na dom, myślę, że już te 20 kilka kilowatogodzin takiej dostępnej mocy, prawdziwie dostępnej pojemności, to już jest bardzo, bardzo fajny wynik. Tym bardziej, że jeszcze cały czas no, zostaje nam tutaj. Przede wszystkim fajnie, bo przez to, że jest tutaj duża pojemność, no to faktycznie możemy dać w kość tym bateriom. To jest bardzo duży plus. Tak więc lecimy dalej z testowaniem i kręcimy następne materiały. Hej! Ok, to rozpoczynamy teraz proces ładowania. Już ewidentnie było widać, że ta moc tutaj nam no już spada po prostu. No niestety falownik przyciął możliwości EWS-a, a przede wszystkim naszych baterii tutaj na dole. Jest 3,45. 3,44 V na celi. Rozpoczynamy temat ładowania. No i w tym momencie zobaczcie, jakie mam ustawienia. Specjalnie nie zrobiłem tutaj ustawień, żeby się rozładowywała. Po to, żeby zobaczyć, ile maksymalnie wejdzie nam do tej baterii na ten moment. I
będzie się ładowało do dokładnie 54 V, więc do, powiedzmy, żeby wam tutaj nie, o, do 4,17. Do 4,17 zobaczymy, jak będzie się zachowywał temat później na górze. Specjalnie nie chcę też przeładowywać dużym prądem, po to, żeby zobaczyć, jak w takim normalnym użytkowaniu będzie to wyglądało, ze względu na to, że czy 2,18 to jest dużo? Myślę, że nie. Można by było troszeczkę powiększyć tą wartość, więc można by było tutaj teraz ładować to, powiedzmy, no myślę, że nawet można i 100 amperów ustawić. Zróbmy faktycznie takie, dajmy jej w kość, zobaczmy, co to tutaj będzie. Więc ustawiam na 100 amper. Ładowanie maksymalne, czyli no teraz będzie maksimum, prawda? 4 kW, ponieważ mam 4,1, ponieważ i woltaż jest 4,2, prawda? Więc tutaj troszeczkę ten amperaż będzie nam, albo moc będzie nam rosła, bo i wolty, napięcie będzie rosło, więc tak to na razie wygląda. Lecimy pełnymi, 97 amper, prawda? Tutaj na dole dokładnie widać. 25 stopni. No, prawdopodobnie też temperatura, no, fajnie pokazuje. No jednak to rozwiązanie przekładnika jest spoko, bo jest tanie, ale jak widzicie, no fajnie, bo można to ustawić po prostu, żeby tą maksymalną gdzieś tam wartość pokazywało, ale będzie też to, będzie duży rozbieg, prawda? 91, no ale tutaj mamy cały czas 97. Wiadomo, można ustawić przekładnik LEM lub jakiś dokładniejszy. Jednak bardziej chodzi o to, żeby przykład, żeby był, jakby było coś się stało, prawda, i ten amperaż poszedł większy, przykładowo 150 czy 200 amper, no to żeby styczniki nam wtedy wyrzuciło. Na razie tych styczników, tak jak widzicie, jeszcze nie ma, ale jak będą, żeby tutaj po prostu no, na spokojnie, bezpiecznie to wszystko funkcjonowało. No i rozpoczynamy proces ładowania. Jeszcze dużo do pokazania, bo będziemy się bawić z generatorem. Tak więc tak wygląda proces. Rozpoczynamy, zobaczymy, ile tutaj wtłuczymy do tej naszej baterii. O, tak pokażę. Do tej naszej tutaj baterii prądu. Tam w tle widzicie lewy 50 baterie. Też będą robione na 48 V. Zobaczymy, co tutaj nam się uda z nich uzyskać. Na razie to taki prototypowy, no można powiedzieć, projekt czy prototypowe rozwiązanie. I będzie ono, no, bałagan jak zwykle. Nagrywam dla was jeszcze, jak wygląda rozjazd, ale tak. Tak wygląda na ten moment ten mój prototyp baterii. No w gruncie rzeczy mój, ale z dużą pomocą naszych tutaj techników zdalnie. Tutaj także nagrywam dla was taką, no, czarcy, czyli jak tutaj, jak wygląda całość rozjazdu baterii. Myślę, że tutaj nic się nie dzieje, bo mieliśmy maksymalnie chyba 14 czy 15 mV rozjazdu. Więc absolutnie, zobaczcie, jaki rozjazd, 12 mV, kurczę, 13 przy 100 amperach. Co to jest dla tej baterii? Pokażę wam też w jakichś najbliższych filmikach, jak balansowanie działa. Specjalnie załadujemy ją do góry, czyli do 4,17, 4,15, zostawimy ją i przez noc spróbujemy zbalansować, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc testujemy dalej, hej!